Szykując się do naszych nowych wyjazdów, kupiliśmy sobie taki filtr do wody. Jakiś taki na wigilia.pl się trafił. Nie wiemy, co to jest, jeszcze nie testowaliśmy, opinie były dobre. To jest czymś główna filtra. Według zapewnień producenta ma to usuwać 99,99999 bakterii i 1/9 mniej jakieś protoza, co to jest, nie wiem, robale jakieś. No w każdym razie ma to umożliwić bezpieczne picie wody ze strumieni, rzek, z kranu w krajach, gdzie to jest zanieczyszczone. Ale ponieważ trochę się boimy, żeby użyć tego po raz pierwszy w trasie, gdzie jeśli filtr nie okaże się usuwający 99,9999% bakterii, to no po prostu nie chcemy spędzić dnia na kibelku. Dlatego zrobimy test sobie wcześniej. Mianowicie przefiltrujemy wodę. Wezmę wodę z akwarium, więc sobie pożyczymy od rybek trochę wody. Trzeba uważać, żeby rybek nie złapać. Woda była co prawda wymieniana niedawno. Niech będzie cała szklanka. Przecież się nie zatruje. Ale woda ma taki zapach akwaryjny. Widać, że pływają tam jakieś takie małe farfocle. Ryby chyba zostały wszystkie w środku. Można sobie wody przefiltrować, użyć na kilka sposobów, na przykład przez słomkę, ale nam zależy, żeby sprawdzić, jak wygląda woda po przefiltrowaniu, czyli no, ma akwaryjny zapach, może nie jakiś bardzo mocny, ale ma. Była dołączona taka saszetka, folia, woreczek na wodę. Sobie przelejemy, bo chodzi o to, że tutaj można przelać wodę brudną. Montujemy filtr, to chyba tą stroną, zresztą tylko tą da się przekręcić. Filtr jest zamontowany, czapeczka zdjęta i można to według instrukcji pić bezpośrednio. Ale my sobie przelejemy. Zobaczymy, jak to działa. Widać, że leci tak powoli, trzeba dość mocno ścisnąć. Jakaś spieniona ta woda. Nie wiem, czy jest wyraźnie czyściejsza, zaraz to się zobaczy po przelaniu. No, przesłonkę będzie trzeba mocno ciągnąć. Co to jest? No nie wiem, ja tam widzę dalej jakieś farfocle małe. Czy może szklanka była brudna? Zapach akwaryjny jest wyraźnie... Powiedziałabym, że nawet niewyczuwalny, a ja węch podobno mam. Pamiętacie tą scenę z Indiana Jonesa i ostatniej krucjaty, jak Indiana Jones pił z Grala, żeby się przekonać, czy jest ten Gral właściwy, czy niewłaściwy? No to ja teraz czuję się podobnie. Dobry. No, w ogóle nie czuć akwarium. Nie czuć takiego po smaku, nie żebym wiedziała, jak smakuje woda z akwarium, ale po zapachu można sądzić. Nie wiem, czy te farfotle to są właśnie z nieczystej szklanki, czy z akwarium, ale... No nie wiem, może trzeba było to ostrożnie przelewać, bo tutaj widzę, że na wierzchu coś jeszcze pływa. Ale woda jest bardzo w porządku. Chcesz spróbować? Więc o ile nie spędzę nocy i poranka w toalecie, to znaczy, że filtr spędził, że filtr się sprawdził i można go bezpiecznie używać w podróży. Więc prawdopodobnie przetestujemy już dość niedługo.